Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka z gry Outcast, A New Beginning. Moi drodzy, rozpoczynamy od próby uratowania Mirka. Na tą chwilę mamy dostać się na miejsce oznaczone na mapie, także lecimy za znacznikiem, niebieskim znacznikiem. O, nawet blisko, myślałem, że będzie gorzej. Tylko sobie zerknę, jak ja stoję z amunicją. Jedno i drugie powiedzmy, że jest, także nie ma problemu. Czy to chodzi o was tu? Już, Slade. Mają cię na widelcu. No z wami to się pobawimy lepszą bronią, nie? No właśnie. No troszkę jak tutaj się zbierało to. Mirek tu na drzewie siedzi? Faktycznie siedzi na drzewie. W porządku. Jeszcze ktoś? Jeszcze jeden tu gdzieś biega. Chodź tu, kolego. O! Jest tam kto? Halo? To ja, Mirko! Możesz już stamtąd zejść. Tak! Aj, Jodowie! Ocaliłeś mnie! Uważaj, kiedy będziesz... Schodził. Muszę odwiedzić Szamasa. Zaprowadzę cię do wioski. Masz to, po co tu przyszedłeś? Tak. Na razie wystarczy mi owoców Fej. Wracajmy do warzelni, zanim ojciec dostanie szału. Dobrze, no to Mirek, lecimy. Mało atrakcyjny łup, ale niech będzie. Nie mów Kater, że to jest mało atrakcyjny łup, bo ostatnio przy tworzeniu fiolki jednej, którą chciałem, to ci tego akurat zabrakło, także proszę nie marudzić. No, dobrze. Tak w sumie jeszcze chciałem zerknąć, czy jesteśmy w stanie się cokolwiek, jakkolwiek ulepszyć. Czy mamy jakąś... za mało helidu, by cokolwiek tutaj zrobić. Nadal szkoda, że tego nie widać, ale we walce... czy ja bym chciał we walce coś sobie zwiększyć? Wzmocniona tarcza. Możemy. A wzmocniona tarcza by mi się przydała, bo czasami mocno obrywamy. No właśnie. Cyk. I dziękuję. Może wchłonąć jeszcze więcej obrażeń, zanim się rozpadnie. Cieszę się bardzo. Chodź, Mirek. Jak już musisz iść z nami, to chodź. Gdzie jesteś? Chyba nie wiadomo, nie? Zniknął gdzieś w ogóle. Ja sobie pozbieram co nieco. Może się przydać. No, pewnie, że się przyda, Kater. Pewnie, że się przyda. Gdzie jest ten Mirek? Cały czas mi gra pokazuje to miejsce. Czyżby bug? Sekundkę, zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą misję, nie? Lampę dla każdego to nie. To nie jest owoc. Niżwiertła, oswój kanda, coś tam. No nic, no wydaje mi się, że musielibyśmy wrócić do bazy i tyle, nie? Znaczy do bazy, no do bidy. No to lecimy do bidy. Albo teleportujmy się do bidy. I tak może będzie łatwiej. No właśnie, już jest ktoś, kto chce z nami porozmawiać. Cześć. Cyk. A, to są ten odważelni, nie? Cześć, stary. Cześć, Marco. Mirko wrócił z owocami Fej, które są niezwykle niebezpieczne. Na pewno wiecie, co robicie? Pełni zdaje się na twojego syna. To on jest mózgiem tej operacji. Tylko niczego nie wysadźcie, dobra? No ale wrócił, to chyba dobrze, nie?
Mirko jest w Bidzie równie bezpieczny jak gdziekolwiek indziej. Musisz pozwolić mu żyć swoim życiem. I zostać rekreatorem w Prokrianie? Czyś ty oszalał? Najeźdźcy polują na rekreatorów dla zabawy. Nie ma mowy, żebym pozwolił zrewertować syna dla jakiegoś głupiego marzenia. Mógłby dużo zrobić dla sprawy. Jakiej sprawy? Obchodzi mnie jedynie Lampe, a Mirko bardzo pomaga mi przy produkcji. No dobrze. Na razie. Bywaj, nieznajomy. Pytanie, co możemy teraz tu ogarnąć, bo na to wygląda, że ten temat mamy załatwiony na tą chwilę przynajmniej. Chyba chcę Mirko jeszcze porozmawiać, no chyba tak. No dobra, że tu lecę. Cześć Mirko. O, dostałem drobinę białego helidu, miło. Cześć. Mirko, zrób to. Mirko, zrób tamto. Mirko, chodź tu. Mirko... O! Hej! Jak się masz? Ile jest garondarzyc Alfa? Alfa jest tylko jedna koleś. Zwykle siedzi pod ziemią, a żywność przynoszą jej żołnierze. Ale nie tym razem. No właśnie. Skubana zaatakowała nas ostatnio. Nieźle daje czadu na tych stacjach wiertniczych. Doskonale. Jeśli oczyścisz wszystkie trzy stacje, wyślę zbieracza, który zabierze z nich biały helit. Na razie boi się podróżować. Wszędzie są te parszywe garondary. Na pewno da się jakoś je ominąć. Przecież niektórzy opuścili wioskę i wrócili do niej w jednym kawałku. Coś w tym jest. Nawet Torga ostatnio podróżował. Poskładał Ozakowi nogę i to w terenie. To zaskakujące, zważywszy na jego garondafobię i w ogóle. Garondafobia. Śmieszne słowo. Nie ma się z czego śmiać. Torga był przerażony. Może powinieneś z nim pogadać i dowiedzieć się, jak pokonał strach? Sam bym to zrobił, ale ojciec kazał mi posprzątać w toalecie. Spodziewa się ważnego klienta. Nie wiem, czy powinienem mu wierzyć, ale w końcu to on tu rządzi. Więc jeśli każe, to sprzątam. Rozumiem. Ja podejrzewam, że Szamas był pod wpływem Lampy, także nie wiedział, co w ogóle robi, nie? Lampę lista. Powiedziałem twojemu tacie, że pomogę ze składnikami na Lampę. Masz dla mnie jakąś listę? Zobaczmy. Czego brakuje? Kończą się moragi, nie mamy za dużo śliny Tuon-ha i przydałoby się więcej słupkowia. No dobrze, na ślinę... Moragi chyba wiemy, gdzie są, nie? Gdzie mogę znaleźć moragi? Na pierwszym moragi mieście, w Mei, no właśnie. W wiosce o nazwie Emea. To wyjątkowe owoce. Dzięki nim tani napój zyskuje posmak luksusu. Nawet powinienem mieć kilka przy sobie, tylko pytanie, ile potrzebują. Ślina. Muszę zapytać o ślinę Tuon-ha. Serio? To ta kleista substancja, która sączy się z paszczy tych tępych zwierząt. Chodziło mi o to, jak się ją zbiera. Nie trzeba tego przecież robić gołymi rękami. O, to dobrze. Wiesz, przez chwilę myślałem, że... Użyj tych zbiorników. Przymocuj je do paszcz Tuon-ha i nie wracaj, dopóki nie będą całkowicie pełne. Kartak ci z tym pomoże. No dobrze, tak to wolę lepiej. Gdzie znajdę słupkowie? To proste. Idź do dużego korzenia na wzgórzu. Musisz rozchylić jego kwiaty i szybko złapać słupkowie, zanim kwiaty się z powrotem zamkną. To coś nowego. A to chyba zrobiliśmy ostatnio, moi drodzy. To była ta wycieczka na tym długim korzeniu zawieszonym u góry. Chyba to było to. Zamierzasz sam zrobić wabik na garondary? Nie. Ty masz broń, z której go wystrzelisz, ale potrzebujemy jeszcze pomocy doświadczonego wytwórcy, rekreatora. Wszystkich zrewertowano w czasie ataku na Prokrianę, ale ponoć niektórzy przeżyli. Weź te plany. Jeśli znajdziesz rekreatora, będzie ich potrzebował. Kiedy dostaniesz wabik, wróć do mnie i zastanowimy się, jak wytresować te niejockie garondary. Znamy jednego mojego rekreatora, poznaliśmy go, ale on nie chciał być tak nazywany chyba, nie? Wytresujmy garondara. Do roboty, koleś! Daj mi wabik, to pokażę ci, jak to zrobić. Niestety go nie mam. To wróć, kiedy go zdobędziesz. Co to za amatorszczyzna?
Jak ja mu nakopię zaraz, nie? Na razie, Mirko. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dobrze, Mirko. Rekatora wiemy, gdzie jest. Także ogarniemy za chwilę. Jestem w bidzie i mam wieści. Tak, Ulukaj? Zwany Mirko wymyślił urządzenie, które pozwoli napuszczać garondary na wrogów. Imponujące. Ale Mirko? Nie słyszałam o nim. Kto to jest? To syn Marca. Młody koleś. Bystry jak diabli. Warzelnik ma syna o takich umiejętnościach? Ciekawe. Tak, chłopak chciał zostać rekreatorem, zanim rozpętało się to gówno. Jest niezły. Musisz go kiedyś poznać. Torga, możemy zamienić słówko? Zamienić słówko? Na przykład na co? To takie wyraz... Nieważne. No właśnie, przy okazji... To cyk, cyk. Mirko powiedział, że nie cierpisz już na garondafobię. O, jodowie, nie! To już przeszłość. Serio? Co doprowadziło do tej zmiany? No, po części odwaga. Jestem teraz dużo śmielszy. A poza tym? Lampę! Znalazłem pewność siebie w beczce Lampę. I co ja mówiłem? Tak właściwie to wstawię. Sporo musiałeś wypić, żeby móc znów podróżować. O, tak. Wiele, wiele kolejek. Stałem się bardzo odważny, ale nie umiałem już chodzić w prostej linii. Potknąłem się i wpadłem do stawu z Lampę pozostałym po tym wypadku z garondarzycą Alfa. Wygramoliłem się ze stawu przemoczony do suchej nitki i wtedy stało się. Co się stało? Poczułem się, jakbym lewitował. Powiedziałem sobie, Torga, ty nie lewitujesz, jesteś pijany. Stopy masz na ziemi i spójrz. Więc spojrzałem. I wcale nie byłem na ziemi. Utknąłem w polu antygrawitacyjnym Garondara, który wystrzelił spod powierzchni i górował nade mną. Wow, serio? Jak wyszedłeś z tego sało? Sądzę, że ocaliło mnie Lampę. Garondary uwielbiają woń bonbarów, ale nie cierpią zapachu Lampę ani żadnej rzeczy czy osoby, z którą miało styczność. Ciekawa teoria. To coś więcej niż teoria. Kąpię się w tym stawie co lunę i to naprawdę działa. Żaden garondar się do mnie nie zbliży. Powinieneś przekonać Ozaka, żeby spróbował tego z bonbarami, a sam zobaczysz. No to ciekawe. To interesujące. Trzymaj się, Torga. Ty też się trzymaj. Wszyscy się trzymajmy. Świetnie. Tęsknię za... Oj, przepraszam, akurat w tym momencie musiałaś wyskoczyć, kobieto. Już do ciebie wracam, pani. Tylko mi się misja uruchomi. No właśnie. Porozmawiaj z Ozakiem o eksperymencie z Lampę. Możesz dokończyć. Kreatorami. Teraz bardzo by się przydali. Potrafili stworzyć wszystko. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałam jednego z nich ćwiczącego ich świętą sztukę w Prokrianie. Ich ręce prowadził sam J.L. Way. Prokriana, Ojczyzna rekreatorów. Muszę iść, Lichas, bez odbioru. Krocz drogą jodów, Ulukaj. Gdzie ten Ozak się stracił? Myślałem, że on we wiosce siedzi. A, on tu hoduje poza wioską. No dobrze. Masz coś ciekawego przy okazji? Jakąś figurkę czy cokolwiek? Nie masz, nie? No szkoda. Cześć, Ozak, jest sprawa. Słuchaj tego. Całem kowboju. Nie wiem, czym jest kowboj, chłopie, ale wiem, czym są bombary, a ja jestem bombarnikiem. Na imię mi Ozak. Hej, Ozak. Jestem Cutter Slate. Wybaczcie mi, ale ja znowu to muszę zrobić. Kim jesteś? Przypomnij mi, kim jesteś. Mam na imię Ozak. Jestem bombarnikiem z tej pięknej prerii. Kim jest bombarnik? Kim jest bombarnik? Chyba nie jesteś stąd. Bombarnicy, no wiesz, nie tylko zaganiają bombary, są też poetami z prerii. Korzystałeś kiedyś z dołki? Tylko raz. Uganiałem się za Akyszem, żeby nauczyć go siat, a on przez nią przelazł. Kiedy go znalazłem, pochłaniał Hoti przy MA. Lubisz smak Hoti?
Ja? Nie, na jodu. Hoti smakuje jak brud spod paznokci, ale Tłonhaje uwielbiają. Świadczy o tym ich oddech. Jesteś przyjacielem Mirka? Raczej znajomym. Ten dzieciak ma łeb. Ale najeźdźcy wysadzili mu szkołę. Ma o to pretensje do całego świata. Czy Chiron jest dobrym wodzem? Nie najgorszym. Nie znam innych wodzów. Uwielbia lampę, tak jak ja. Daje mi wygrywać wszystkie konkursy. Chyba. Słyszałeś kiedyś o garondafobii? Brzmi jak nazwa jakiegoś kwiatu. Nie znam się na tym, ale co to ma do rzeczy? Co robisz z bombarami? Chodzę z nimi po pastwiskach i karmię je, żeby rosły uściutkie i atrakcyjne dla kupców. Z dorodnego bombara jest tona mięsa, tona wełny. Ich rogi można przerobić na... Nie wiem, coś rogatego jak... Rogi do picia. Wszystko w bombarach jest dobre. Jadłbym ich mózgi, gdyby je miały. Mój ojciec mówił dokładnie to samo. Wygląda na to, że doskonale sobie radzisz. Bez Akysza w ogóle sobie nie radzę. Bombary mi się rozlazły, a przez te wszystkie garondary obawiam się, że stracę je na dobre. Co porabiasz? Prowadzę stado bombarów tędy, a następnie z powrotem. Krąg życia. Tak się składa, że te bombary to najbardziej uparte stworzenie, jakie kiedykolwiek spotkałem. Zaraz po Akyszu. Masz jakiś problem ze swoim stadem? Powiedzmy, że szwankuje nam komunikacja. Zwykle mówię Akyszowi, co robić, a on przekazuje to bombarom. Inaczej mnie nie słuchają. To nie może być trudne. Przecież to tylko bombary. Zaganianie ich z powrotem do zagrody zawsze jest upierdliwe. Akysz to świetny asystent, ale... Nie pogniewałbym się za takich pomocników jak ty. Zwłaszcza, kiedy po okolicy grasują garondary. Im mniej bombarów poza zagrodą, tym mniej garondarów czyhających na nasze życie. Dobra, czyli mam po prostu zaprowadzić je do zagrody? To nie takie łatwe, chłopie. Zobaczysz. Lubisz mieszkać w bidzie? Chyba jest tu lepiej niż gdzie indziej, ale... Ostatnio straciłem wielu przyjaciół przez garondary, w tym Akysza. Niech cię, Akyszu, gdybym nie był z natury takim optymistą, załamałbym się, naprawdę. Bycie samotnym kowbojem, to znaczy bombarnikiem, nie jest takie złe. Nie trzeba z nikim gadać, można nosić broń. Broń, mówisz? Ciekawe. Ja żadnej nie mam. Boisz się najeźdźców? Nie można się bać czegoś, czego się nie widziało. Raz, kiedy usnąłem po lampę, zjawili się, popsuli daokę i zniknęli, nim się obudziłem. Przyglądałeś się może stacjom wiertniczym? Nigdy się do nich nie zbliżałem. To za daleko. Moje miejsce jest tu, przy bombarach. Tak czy siak, Mirko z warzelni mówił, że Tłonha nie mogą zbyt daleko chodzić, bo... No... Jest jakiś powód, ale zapomniałem jaki. Masz jakiś problem ze swoim stadem? Powiedzmy, że szwankuje nam komunikacja. Zwykle mówię Akyszowi, co robić, a on przekazuje to bombarom. Odkąd zniknął, bombary w ogóle nie chcą mnie słuchać. Chyba się ze mnie śmieją. Wredne, grube łajzy. Daj spokój, to nie może być trudne. Dorastałem na farmie. Ach tak? No to pokaż, jak to się robi. Kolega się powtarza, nie? Opowiedz mi o Akyszu. Akysz to Tłonha, na którym jeżdżę, a raczej jeździłem. Był dziki. Ujarzmienie łajdaka zajęło mi wiele lun. Był też moim przyjacielem. Nie za bardzo umiał słuchać, ale... Wiesz, ja też nie umiem. No cóż, moje kondolencje. No, on jeszcze się nie spotkał z jodami, ale nawiał. To chyba koniec waszej przyjaźni, co? Przeklęte garondary. Akysz się przestraszył i uciekł. A daję słowo, był zaklinaczem bombaru. Cech, chyba wiem już dość na temat Akysza. Mówię prawdę. Kiedy jadę na Akyszu, bombary mnie szanują. Łatwo je zaganiać, ale bez niego stary, biedny Ozak Zord ich obchodzi.
Jeśli znajdziesz Akesha, kolego, przyprowadzisz go do mnie, wynagrodzę ci to. Zawołaj go po imieniu, powiedz: Akesh, do mnie! Dlaczego Akesh miałby mnie posłuchać? Weź to, Gui. To materiał nasączony zapachem matki Akesha. Akesh kocha swoje Gui bardziej niż Hoti. Podsuń mu to pod nos, a zrobi, co każesz. Ciekawe. Co wiesz na temat Garondarów? Wiem, że nie cierpię tych Zorcisynów. To moi najwięksi wrogowie. Wielkie robale spod ziemi, które połknęły innych bombarników, jakby to były cukierki. Próbowały nawet zjeść Akesha, ale go wypluły. Nikt nie lubi smaku tłącha. Chcesz, żeby Garondary trzymały się z dala od bombarów? Torga ma teorię tak postrzeloną, że może się sprawdzić. I co ja zrobię z teorią, chłopie? Jestem praktycznym Talaninem. Toż potraktuj to jak eksperyment. Posłuchaj, Garondary mają alergię na lampę, tak? Więc Torga robił sobie kąpiele z lampę, żeby się wyleczyć z garondafobii. Na zdrowie! Żeby się wyleczyć z garondafobii. Na zdrowie, chłopie! Garondafobii. Wiesz, jak mówią? Do trzech razy sztuka. No więc tak w skrócie. Garondarzyca Alfa wyżygała wielką kałużę tego towaru. Jak wykąpiesz w nim swoje stado, to zabójcze robale nic mu nie zrobią. Choćbyście zawędrowali aż na Kizar. Wiesz co? To jest tak postrzelone, że może się sprawdzi. To mój tekst. Idziemy spróbować. On faktycznie nie słucha, nie? Do końca. Słuchacie, przyjaciele, zagoń Bonbary z powrotem do zagrody. O! Albo zagoń do zbiornika z lampem, by zanurzyły się w napoju. Świetnie. No chociaż już są nawet, nie? No zobacz, jak się ładnie kąpają. Piękne. No, jeden się wykąpał. Świetnie. Do wody. Już. Sio. Sio. Cyk. Ty też, kolego. Tu. Jest dobrze. No. A wy tu czego? Świetnie. Wygoń bombary z kałuży. Panowie, gdzie wy macie w ogóle swoje miejsce do... Aha. Okej, okay. No w końcu posłuchały. Sio! Dobra. Bombary wykąpane. Dobrze. Kolejna misja. Zobaczmy, co nam gra teraz podpowie do ogarnięcia. Imperiowy poganiacz. Dobrze. Uratuj Akesha. Świetnie. Nie ma daleko nawet. No to lecimy. Panie Akesh, znaczy panie Akesh. Błon ha Akesh, nie? I znowu nie ten przycisk, Sebastian. Najpierw F, potem klawisz mychy. Dobrze, tu może byśmy się wbili jakoś do góry, co? Oleje. Raz, dwa, trzy i cztery. Świetnie. Aha, no dobrze. Pokaż mi mapę. To ciekawe. To chyba jakiś stary, który już dawno robiliśmy, także możemy na dobrą sprawę olać. Niech sobie strzelają. Ale zabierz, kolego, nie słuchasz mnie. Dziękuję. No to już byliśmy, moi drodzy, także możemy to zostawić. Bardziej nas nie interesuje w tej chwili uratowanie Tuan-ha. O bardzo brzmiennym, dźwięcznym imieniu, nie? Akesh. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dokąd ty leziesz, Kater? No właśnie, tu jesteś, koleżko. Cześć. Cześć, stary.
Tylko zabiorę, moi drodzy. No właśnie. Chociaż nie wiem po co. A on biegnie za nami. No i świetnie, kolego. Chodź. Chodź, stary. Pójdziemy ścieżką. Wow. Garondar? Ach, na niego nie działa. No, na razie uciekł, nie? Chodź, Akesz. Zostaw mi mojego kolegę. Dziękuję. Chodź, chodź, Tunha. Przy okazji pozbierajmy co nieco. No to wszystko na handel pójdzie, nie? Możemy skorzystać się, podleczyć. Wiem, że miksturki dają więcej, no ale jak mam tego tak dużo, tych LUE, to jak najbardziej. Gdzie ty jesteś, kolego? Gdzie on jest? No, biegnie. Chodź. Mendo. Akisz, to bydle chce cię zeżreć! Dobrze. Żyjesz, Akesz? Świetnie, chodź. Ja chętnie bym na tobie pojechał, ale się tak chyba nie da, nie? Jedź. Jedź, kolego. Nie da się. W sumie to moglibyśmy to od razu ogarnąć, co? A i tak to pewnie będziemy przelatywali jeszcze kilkakrotnie. Chodź, Akesz. Nie chciałem z nimi walczyć, no ale jak już... No to zróbmy to na maksa. Był chyba jeszcze jeden, nie? No właśnie. Krakity. No, to mamy to zbierać, jakby nie patrzeć. Cyk. Zabrałeś? Zabrałeś, świetnie. Zabierz. Przy okazji się możesz troszkę podleczyć. Zabrałeś? Zabrałeś. Jeszcze jeden został. Cyk. Jeszcze gdzieś mięty latają. Się zaklinował. No i podziękował. Jeszcze jeden gdzieś tutaj jest. O właśnie. Te podziemne stwory już mnie tu nie dostaną. Chodź, chodź. Bo już niedaleko jesteśmy. Choć podejrzewam, będzie jeszcze jedna walka, co? Czy nie? Bo jakby nie patrzeć, wychodzimy na pustą przestrzeń. Biegniesz? Chodź. No jednak nie. W tę stronę! Nie! Nie w tamtą! Słuchajcie swojego kumpla Ozaka! Hej! Dokąd idziecie? Nie! Co? Kto to? Akisz? To ty? Akisz! Chodź tu, mały! Jak dobrze cię widzieć! Przepięknie, nie? Zagoń Bonbary. No dobrze. Czemu tu jest jeszcze jeden? Zobaczcie.
Zróbmy to od razu, bo inaczej te krakity będą wychodziły na okrągło, podejrzewam. Jeszcze raz. O, teraz. Chyba wszyscy. Świetnie. Bonbary. Do domu. Już. To będzie piękne. Go. Ty, gdzie ty tu biegniesz? Co jest z tobą? Tam, gościu. Jeden. Jesteś tam? Słyszę cię. Jeszcze 50. W porządku? Zajmowałaś się kiedyś stadem bonbarów? Samice nie parają się pędzeniem bonbarów. Są za bardzo zajęte rządzeniem planetą. Tak coś czułem. Gdyby moi dawni kumple z jednostki mnie teraz zobaczyli, to posikaliby się ze śmiechu. Dopóki bonbary będą bezpieczne w swoich zagrodach, garondary nie zaatakują. To ważna praca, Ulukaj. Dopiszę to sobie do CV. Pogadamy później, Likas. O hej, chyba tam jeden wszedł, nie? Ty gościu tam. Tu. Zostań w zagrodzie. Hamuj, nie rozpędzaj się tak, kolego. Co za menda. No. Już mamy 4, powiedzmy. 5. Ty, gdzie ty biegniesz? Kto ci pozwolił? Tam do zagrody, ale to już. Właź do zagrody, dobra? Jeszcze ilu? Chodzisz powoli, nie? Świetnie. Kolego? Całą amunicję prawda zmarnuje, nie? Cały helit. Tam, kolego. Tam. Zakręcaj. Już. No. Zostań w zagrodzie. No brawo ty. Jeszcze ty zostałeś, kolego. I co? Pozwolisz sam siebie gonić? Nie kombinuj. No. A mój. Tam, już. O ty mendo. Zawsze się taki jeden znajdzie, nie? Czarna owca normalnie w rodzinie. Biegnij tam. Hamuj. Widzisz mnie? Świetnie, to zakręcaj. Brawo. Ty, człowieku, znaczy bombarze.
To musi fajnie wyglądać, nie? O, pięknie. Z Bonbary są w zagrodzie. Katerze Slade, jesteś gość. Na tamtym po ogrodzeniu skacze. Praca bombarnika jest wyczerpująca. Cieszysz się, że Akysz wrócił? Tak! Tęskniłem za swoim kumplem. Teraz znów zaganiam bombary, jak na dobrego bombarnika przystało. Dziękuję! Cieszę się, że mogłem pomóc, Ozak. Zagoniłem bombary do zagrody. Niezły jesteś. Umiesz jeździć na tłonha? To bez znaczenia. Nie chcę tego robić. Dobra. Przez chwilę myślałem, że byłby z ciebie świetny bombarnik. Wolałbym już połknąć swoją broń, ale dzięki, kolego. Z połknięciem pewnie nie byłoby problemu. Gorzej z wydostaniem jej drugim końcem. Ale bombarnicy nie noszą broni, więc nawet gdybyś ją połknął, i tak byś się nadał. Co robisz z bombarami? Chodzę z nimi po pastwiskach i karmię je, żeby rosły tłuściutkie i atrakcyjne dla kupców. Z dorodnego bombara jest tona mięsa. Tona wełny. Ich rogi można przerobić na... Nie wiem. Coś rogatego, jak... Rogi do picia. Wszystko w bombarach jest dobre. Jadłbym ich mózgi, gdyby je miały. Mój ojciec mówił dokładnie to samo. Mój zwykł mawiać, że przypadki nie istnieją. Kim jest Akysz? Akysz to moje tłonha. To było niepotrzebne pytanie, nie? Pa, Ozak. Dobrze, temat ogarnięty, ale zamknij tę nagrodę, bo ci znowu uciekną. Dobrze, w każdym razie mamy to ogarnięte, moi drodzy. Zobaczmy sobie, co mamy jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o miasto Bide, czy tam wioskę Bide. To jest całe, nie? Pożegnanie, lampę dla każdego. Ty, kolego, coś chciałeś? Zbierz składniki. O właśnie, to może być ciekawe. Tylko nie widzę, gdzie to by miało mieć miejsce. Jeszcze raz, bo coś nie zadziałało, moi drodzy. Tak, ja bym tego chciał. Nie wiem, dlaczego mi nie podpowiedziało. Jeszcze raz. Tak, teraz, nie? No, teraz zadziałało, świetnie. No to lecimy po ślinę w takim razie. Cześć, chłopie. Jest sprawa. Nie cierpiąca zwłoki. Hej, Kartak. Znowu ty. Sprzedałeś Ozakowi Akysza? Tak. Nakryłem spryciarza pewnej luny, kiedy zajadał się moim hoti, więc go przegoniłem. Ozak usłyszał, jak krzyczę: nie ruszaj tego, Akysz! I uznał, że mówię Akysz na zwierzaka. Zakochał się w tej bestii od pierwszego wejrzenia. Próbowałem mu wyjaśnić, że to stare agakemońskie wyrażenie, które kiedyś usłyszałem, no ale dla małego muszczka bombarnika to było zbyt skomplikowane. I tak nazwał go Akysz. Zabawne. Tłonha głupieje, kiedy Ozak woła je po imieniu. Bywa, że reaguje impulsywnie. Nie jeden raz zrzuciło bombarnika na 4 litery. Co kilka lun Torga ma przy Ozaku pełne ręce roboty. Co to jest Hoti? Hoti to czerwone owoce, które rosną tylko nad oceanem, w starym regionie Okaru. Podróżami jest ciężko, więc dostawy szwankują. Tłonha są uzależnione od Hoti. Używam tych owoców, żeby je ujarzmić. Ha, żebyś widział, jak się ślinią. No właśnie, a propos śliny, zaraz o tym porozmawiamy, kolego. Czym jest Nikok, jeśli mogę zapytać? No, jestem dla ciebie miły, bo jesteś klientem, ale nie przeginaj, nieznajomy. Naprawdę nie wiem. Powiedz Morowi, że ma oddać mi Nikoga. Teraz już takich nie robią. Ale co to jest? Ty i Mor jesteście siebie warci. Rżniecie głupa, jak gdyby nigdy nic. Ale jeszcze zobaczycie.
Okej, skoro tak mówisz. Mirko dał mi te zbiorniki, żebym zebrał ślinę tłącha. To łatwe! Zobacz! Okej. Wszędzie ta ślina. Podejdź do tłącha, trzymając owoc Hoti, by zaczęły się ślinić. Nie podchodź jednak zbyt blisko, inaczej mogą spróbować wyrwać ich z ręki. Wykorzystaj swoje umiejętności ruchu, by temu zapobiec. No dobrze. Pytanie, jak ja mam te tłącha wziąć do ręki, nie? Nie, to nie tędy. Znajdź nowe Hoti. Aha, dobrze, a ja myślałem, że muszę kombinować z naszym ekwipunkiem. Jest. Świetnie, próba druga. Ja nie wiem, czy ja mam je w ręce, czy nie. Nie oblewaj mnie śluzem do cholery. O, skubany. Zabrał mi te Hoti. Faktycznie jest szybki. Wiecie, czego mi brakuje? Brakuje mi tego szybkiego ruchu po ziemi. Może z tym byłoby łatwiej. Ale faktem zobaczę sobie, że dwa już są pełne, nie? Oj, odczep się ode mnie. Odczep się ode mnie. Już zabrał? No właśnie. Co za osioł. Chodźcie, chłopaki. Nie, to nie ten. No już mi zabrał? Dlaczego to takie trudne, cholera? One są zbyt szybkie, a czy inaczej? One były metr ode mnie, a i tak mi to zabrały, nie? Chodźcie, no koleżanki. Chyba idę w niewłaściwym kierunku. Dokąd ty leziesz, Kater? Spokojnie, bo musisz tak, bo inaczej nie masz rady. Mamy już 6 zebranych. To nie tędy. 8. Ty, koleżanko, chodź tu do mnie. Nie, to nie tędy. Jeszcze jednego mi brakuje. Kurczę, jest schowany w środku między nimi. Nieładnie. Chodź tu, koleżko. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź. Mamy to. No proszę. Wszystkie się obśliniłyście. Pięknie. Coś pięknego. A jednak gra potrafi zaskoczyć dziwnymi misjami, nie? Myślałem, że taka unikatowa misja to była ta zabawa wchowanego, a tu mamy zbieranie śliny. No i bardzo ładnie. Ale po drodze mamy tu gościa. A to później do ciebie przyjdzie może. Skończę może jedno w sumie. Gdzie ty, kolego, jesteś? Tu. Cyk. Wyczuwam niezłe ulepszonko. Tu musimy przynieść słupkowie 20. Mamy chyba 12, nie? No właśnie. Dobrze pamiętałem. Także jeszcze tu musimy wrócić w swoim czasie. A tej śliny potrzeba 20. No dobrze, czyli tą akcję zrobię później sobie jeszcze raz na spokojnie. Żeby was nie zanudzać, bo tobie dokładnie to samo. Ja mam zboczenie, że chcę to do pełna wypełnić, nie? Nie tyle ile potrzeba, tylko ile ja chcę, czyli full. Zobaczmy jeszcze, co tutaj koleś opowiada fajnego. Cześć. Cześć, Torga. Luna dobra! Luna dobra. No to cały czas zastanawiam się ta luna. Co znaczy ta luna? Czy to jest dzień, czy to jest miesiąc, czy to jest tydzień, może rok? Ale cały czas się skłaniam, że to jednak jest dzień. Jak teraz mi powiedział luna dorma. Luna dobra, dzień dobry, tak? Okej, okay. Miło. Muszę odwiedzić Sam. Niech. Gratki, Sam, uratowałeś Bonbary. Eksperyment z Lampę sprawdza się śpiewająco, a Ozak jest zachwycony. O, i odowie, za każdym razem, jak jest zachwycony, ląduje w rowie z kilkoma złamanymi kośćmi.
Jeszcze nigdy nie leczyłem nikogo częściej niż tego lekkomyślnego bombarnika. A co będzie tym razem? Może lepiej nie wiedzieć. Trzymaj się, Torga. Ty też się trzymaj. Wszyscy się trzymajmy. Dobrze, moi drodzy, jest trochę czasu jeszcze, to biegnę po tą ślinę od razu. Nie to było. Ja się pewnie zgubiłem dwa razy, nie? Kolego, gdzie jesteś? No faktycznie, zdążyłem się zgubić. No pięknie, Sebastian. Bardzo ładnie z twojej strony. Tu jest zagroda, nie? No właśnie. Panie, muszę jeszcze raz spróbować z tymi ślinami. Znowu ty! Tak. Jeszcze raz. No i jedziemy z tym. Gońcie się. Jeden zrobiony. Drugi. Trzeci. Czwarty. Szósty, piąty. Nie po kolei, nie, ale już jest sześciu na szczęście. Nie ten dykater. Już? Wow! I to za pierwszym podejściem. Super, Sebastianie. Panie Kater w sumie, bo to twoja zasługa, nie moja. Brawo ty. Brawo ty. No to mamy ślinę na full, tak? Gdzie to było? Aha, Moragi jeszcze. Bardzo powinien mieć już wszystko, żeby uważyć lampę. Jeszcze ja bym się po nim nie spieszył. Ja biegnę szybko po Moragi, tylko nam trzech brakuje. I musielibyśmy jeszcze raz robić tą misyjkę z produkcją lampę, znaczy z słupkowiem. Moi drodzy, ja to robię na szybko. Lecę na szybciocha, żeby to w tym odcinku jeszcze skończyć, do MEI. Na szczęście nie potrzebujemy tego dużo, kolego. Trzy sztuki moragów nie powinny być jakimś większym problemem. Przynajmniej tak, mam taką nadzieję, nie? Korzystamy sobie z windy. Cyk. Chyba na razie nikt z nami tutaj rozmawiać nie chce za bardzo. Się obrażę normalnie. Moragi, Moragi. O, a przy okazji możemy podskoczyć do kolegi. Naszego ukochanego, nie? Jeden morak. Cyk. Będzie drugi morak. Cyk. Jest gdzieś poblisku morak? Tu jest poblisku morak. Chyba go nie zabrałem. Ale... Dopóki cię widzę, Zorak, mam, bo chyba mam coś dla ciebie. Ej, Gork. Gork, przepraszam. To znowu ja. Co na Gork? Proszę. Proszę bardzo. Świeży, cuchnący Gork. Gork nie cuchnie! Gork, dobry! Skoro tak mówisz, znikam. Z Gorkiem! Dobrze, jeszcze, moi drodzy, jeden morak. Chyba go zabrałem, nie? Tak, do pewności wziąłem jeszcze jednego, żeby nie było, że mi faktycznie jednego zabraknie. Tylko musimy się wpierw gdzieś dobrze ustawić. Wysoko, 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 ale nie aż tak wysoko.
zabrałeś, nie, kolego? Świetnie. To teraz, moi drodzy, szukamy tego miejsca. To było gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj to było, jeżeli chodzi o... Jeszcze raz, sekundkę, bo chciałem sobie znacznik ustawić, a to tak faktycznie nie działa. Dobrze, moi drodzy, jestem właśnie w tym miejscu, gdzie możemy zebrać te słupkowie całe. Zobaczmy, czy można drugi raz aktywować tę samą misję. Elegancko. No to, moi drodzy, lecimy. Za pierwszym razem udało się zebrać wszystkie. Teraz wątpię, by to miało rację bytu. Troszkę zwolni kater, bo się to źle stało, bo on skończy, nie? W sumie to muszę tylko 8 zebrać, bo tylko mi tyle... Zebrało? Nie wiem, czy zebrało. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie już jest 8, także jest spoko. Teraz każdy jeden to jest po prostu nadmiar już. A, i będą chyba wszystkie. No i elegancko. I 12. I od razu do miasta. Podajemy, co nie nasze. Wiem, że kolego chce porozmawiać, ale my nie chcemy na razie rozmawiać, bo na razie chcemy to oddać. Czekajcie, znaczy ja dobrze biegnę? Tak, dobrze biegnę. Nie, źle biegnę, ale przy okazji mamy figurkę na handel. Dziękuję. Gdzie jest ta warzelnia? Ja się pytam. Tu. Już do ciebie idę, kolego. Tylko dołożę, co mam dołożyć. Cyk, 20, czyli full. I tutaj, moi drodzy, też cyk. 10. Nie chcę z tobą rozmawiać. Narka. Na razie. Do zobaczenia. Chciałem dołożyć. No właśnie. No jest na full. I o to mi chodziło. Cześć, szefie. Marco, mam dla ciebie moragi. Dobrze. Bardzo dobrze. Twój syn potrzebuje kontaktu z ojcem. Mirko sobie radzi. Niektórzy talanie daliby się zrewertować, żeby posiedzieć w warzelni. Czego więcej można by sobie życzyć? Słuchaj, nie chciałbym się wtrącać, ale gadaj z nim częściej, albo jeszcze lepiej słuchaj go, dobra? Jasne. A teraz przepraszam, lampę się samo nie uważy. Wszystko? Nie. Masz wystarczająco duże zapasy lampę? Zawsze przyda się więcej. Szczególnie jak stracimy dostawy, z jodowie wiedzą jakich powodów. Będę ważył dalej. Co sprawia, że lampę z Bidy jest najlepsze na Adelfie? To proste. Sekretem jest nasza woda. Dlatego zbudowaliśmy warzelnię przy rzece. Ta woda nadaje lampę niepowtarzalny aromat. Tak mam mówić turystom. Ostatnio niewielu ich się tu zjawia, ale... Ty jesteś, he? Nie mam teraz czasu na zwiedzanie. Masz jakąś ulotkę? Że co? Nie możesz się napić lampę jak wszyscy? Znalazłem Akysza. Ozak jest szczęśliwszy niż dzieciak w cukierni. Wiesz, nie wiem co to znaczy, ale Ozak mógłby przyprowadzić tu Akysza, żebym mógł zebrać jego ślinę na następną partię. To mój tajny składnik. Poczujesz różnicę. Ta. Niestety postanowiłem przestać pić. Od dziś. Może zrobisz sobie przerwę, dopóki nie sprzedasz wszystkiego. Spędź trochę czasu z Mirkiem. Tu nie chodzi o zorkiny. Talanie muszą pić. Nie chciałbym, żeby żyli o samej wodzie. To okrutne. Więc będziesz dalej robił swoje, okej? Oczywiście. Co innego miałbym robić? Pędzić bombary? Jestem warzelnikiem! No, ślina Tłoncha.
Nigdy nie zapomnę tego widoku. Miałeś szansę jej spróbować? Jest wystarczająco flegmista? Pewnie. Myślisz, że zebrałbym ślinę z pierwszego lepszego tłącha, jakie się napatoczy? Stary, dokonałem gruntownej selekcji. Idealnie. Dziękuję, przyjacielu. Doceniam pomoc. Jeszcze raz. Nie rozumiem, jak ślina ma ulepszać wasze piwo? Nie wiem nic o piwie, ale ślina, dłon, haj, lampę? Idealne połączenie! No i na razie ciebie, kolego, wszystko. Bywaj, nieznajomy! Dobrze, czyli znowu coś, moi drodzy, ogarnęliśmy, jeśli chodzi o miejscowość Bide. Także w kolejnym odcinku, nie wiem, czy dokończymy do końca, ale nadal tu będziemy... Wejdziesz tu? Tu cię nie widać. Nadal będziemy tutaj jeszcze działali co nieco, bo jeszcze są przed nami dwie osoby, które są porozmawiać. Także, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystać jeszcze raz za subskrybuj, za lajk i za przykomentarz do mnie ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!